Siema, dzisiaj sobie kontynuujemy naszą przygodę Smith of Empires. Ja stworzyłem sobie taki piękny domek. Nie no, dobra, ten domek jest do niczego, no ale wiadomo. Trzeba było się nauczyć budować, jak to działa w tej gierce. Także coś takiego mi wyszło. Szału nie ma. A dzisiaj w planach mamy tak. Mamy oswojenie kunia. A już chyba wiem, jak się to robi. Tylko potrzebuję. Jakby mi coś tutaj biło, słyszę. A nie wiem, dobra. To muszę tutaj odblokować sobie coś, czekajcie. 8 godzin aktywacji. Minna motyka. Okej, czyli tutaj mamy jakieś rzeczy do jedzonka. I tutaj mamy oswój konia. I podstawowe siodło. Pyk. Pasza. Jakieś pułapki. Dobra, czyli potrzebujemy delikatna, sucha pasza. Prawdopodobnie. I do tego będziemy potrzebowali siodło. Także, czego potrzebujemy, żeby zrobić paszę? Do zdołowienia. Dobra, siodło możemy zrobić. Także mamy siodło. O, i paszę też mogę zrobić. Więcej. Ja nie wiem, ile tego będę potrzebował, więc powiedzmy, że 5. Okej. Więc w planach dzisiaj oswojenie kunia, żeby się szybciej jakoś przemieszczać. No i pójdziemy sobie na serwer PvP, prawdopodobnie, bo mam już 16 poziom. Bo z tego co wiem, to jak znajdziemy na mapie taką wioskę neutralną, to wtedy możemy się z całym ekwipunkiem tak jakby teleportować na inny serwer. Więc dzisiaj na pewno będę chciał to sprawdzić, ale póki co to daję sobie tutaj te itemki. A jeszcze mi się nie zrobiło, ok. Dam sobie te itemki na pasek i idziemy szukać kunia do oswojenia. Kurde, powiem wam, że jak szedłem tutaj do tej miejscowy mojej, tu gdzie zbudowałem moją piękną bazę, to kurde miliard koni widziałem. A teraz jak potrzebuję tych koni, no to ich nigdzie nie ma. Już przebiegłem tyle stąd, tutaj. No i na razie nic, nie spotkałem ani jednego konia. Spotkałem dziki i jelenie. O, tu coś mamy, kurde, stamina mi się skończyła. Zobaczymy, co tu jest. A, to chyba nie jest koń. Dobra, to jest wilk, to jest wilk, to jest wilk, to jest wilk. Kurde, jeszcze staminy nie mam. Ma jakiś chyba wysoki level ten wilk. O kurde. Powiem wam, że ta walka może potrwać. Ja ubiję po 30. A on myślę, żeby mnie zabił na 3 hity. Nie, wiecie co? Ja po prostu przed nim ucieknę. Dobra, znalazłem kunię. Pytanie, jak to działa? Tu jest konik, a tu jest dzik. Czy ja mam to rzucić przed niego? Kurde, chyba mnie widzi? Dlaczego mnie widział przez krzaki? Nie rozumiem tego. No dobra, poczekamy, że on się uspokoi. I spróbujemy wtedy. Z tego co widziałem, to ja muszę mu to rzucić. Podejść do niego od tyłu. I na niego wsiąść. I takim sposobem się go oswaja. Tylko, że gubiłem go z oczu teraz. Tutaj jest. Dobra, pyk. Jakim cudem on mnie widzi? Dobra, on chyba sobie to je. Że podejdziemy sobie od tyłu. No idź, co jest? Halo.
Dobra. I? Co zrobić? Halo? Nie wiem. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. O, tu są jeszcze inne koniki. Ale one też uciekają wtedy. Dobra, może coś innego spróbujemy. Dobra, ja robię kolejne podejście. Właśnie nie wiem, czy ja muszę siodło na niego zarzucić wtedy? Na siodło nie mogę tutaj dać. Czy ja jeszcze czegoś potrzebuję? Nie mam pojęcia. Dobra, idę spróbować. Problem jest taki, że te konie nie chcą się uspokoić, bo jak jeden biega, przebiegnie obok drugiego, to on też zaczyna biegać. I one się tak wzajemnie napędzają, te konie. No, przestań biegać, chłopie. Dobra. Dobra, rzucam mu to. Pyk. Kurde, słabo, bo on patrzy w moją stronę. Aj. Dobra, tutaj był jeszcze jakiś. On tam poszedł. Kurde, też się spłoszył. Próbujemy tamtego oswoić. Kurde, to nie jest takie łatwe. A ja muszę rzucić tym tak, żeby on był do mnie plecami ustawiony. Będzie? Dobra. No nie, tamten z tyłu zaczął uciekać. No i co mam zrobić? Ja widziałem, że ludzie wskakiwali na tego konia. Ha. Chyba nie ma tak działać. A czy temu rzucimy? O Jezu. Dobra, on mi już ucieknie. Prawdopodobnie. No. Kurde, ciężkie to jest. Nie wiem, jak to zrobić. Czekajcie, może tu coś będzie napisane. Gdzie są konie? Tutaj. Oswój konia. A, zwykłe cugle potrzebuję. Dobra. Jak ja to zrobię? Okej, czy jeszcze tego potrzebuję? Nieobrobiona skóra. Kurde, ja u mnie w chacie mam nieobrobioną skórę. Dobra, tego sobie zrobię trochę więcej. 4 sztuki. Chciałbym coś zabić, tylko nie wiem z czego leci nieobrobiona skóra. Dobra, czekajcie, tu są konie. A sobie tutaj zaznaczę, pyk. Kunie. Damy piorun. Okej. Dobra, to ja lecę do bazy po nieobrobioną skórę. I się widzimy zaraz. No dobra, teraz musi się udać. Podejdzie do tego? Podejdzie. Kurde, dwa podejdą. Okej. 8. Dobrze, dobrze, dobrze. Czy ja mogę przyjąć na niego teraz? Dobra, mamy to. Co mam zrobić teraz? Muszę coś klikać? Doskonale. Nie wiem, czy ja muszę klikać lewo, prawo? W ogóle dziwne jest to oswajanie tego konia. No jemu się jakaś furia ładuje. Jak, raczej jak jemu się ta furia naładuje. No mi się wydaje, że on mnie zrzuci.
Czekajcie, jak nic zaklikam? Też mu rośnie ta furia. Znaczy nie, możliwe, że on mnie zrzuci i będę musiał jeszcze raz chyba. Albo nawet więcej. Zobaczymy. Będę musiał monitorować, gdzie on wtedy pójdzie. Dobra, już ma prawie furię przy pasku. Zobaczymy, czy mnie zrzuci. Nie, jeszcze mnie nie zrzucił. Może ja po prostu powinienem z niego zejść, jak będziemy mieli furię na maksa. Przeczekać trochę. Nie mam pojęcia, jak to działa. No ale dobra, zobaczymy. Dobra, już ma prawie furię na maksa. Ja wbiję ten pasek na dole do pierwszego, czy tak powiem, stage'u. I zobaczymy, co się stanie, czy mnie zrzuci, jak będzie miał furię na full. Zaraz padnie przał. Dobra. Okej. Zobaczymy, jak on się uspokoi. To ja spróbuję do niego podejść. Zobaczymy, co się stanie. Dobra, uspokoił się. Musimy mu żarcie rzucić. No nie, nie, nie. Kurde, spłoszył się, dobra. Dobra, on chyba do tego żarcia poszedł. Także spróbujemy kolejny raz. Okej, furia mu spada i punkt... Okej, dobra. Czyli wbijamy po raz kolejny na niego. Czyli jak on będzie miał maksymalnie furii, to ja muszę wtedy z niego zejść, poczekać chwilę i na nowo próbować go oswajać. Dobra. I ten pasek musi dojść do pełna. No to widzimy się, jak albo już będzie oswojony, albo prawie. Jaj, prawie mamy konika. Chyba wiem też już, jak działa to oswajanie. Czyli jak on skręca w lewo, to trzeba trzymać prawy przycisk myszy i odwrotnie. I wtedy idzie fajnie, szybko. Dobra, mamy konika. I teraz tak. Ja bym mu siodło, pyk. Ja mu jeszcze zbrojkę mogę tutaj zrobić. Także zrobimy sobie. No i co, mogę na nim jechać. Koks. No dobra. W takim razie ja będę szukał teraz tego obozowiska takiego. Z tego co wie... O, tutaj jest to obozowisko, tylko to jest daleko. Ale to jest bandyta. A ja potrzebuję neutralnego jakiegoś obozowiska. Idę zobaczyć, czy to będzie to, czy nie. I spróbujemy się wtedy przeteleportować na serwer PvP. Dobra, ale konika mamy. Także koks. Tylko ja nie wiem, czy ja muszę go... Nie wiem, czy muszę go karmić. Nie wiem też, jak otworzyć jego ekwipunek. Nie mam pojęcia. Dobra, później się to najwyżej ogarnie. Dobra, ja jadę. O kurde, tu jakaś wielka gilda się wybudowała po mojej lewej. Tak sobie jeżdżę po tej mapie. Okazuje się, że jest giga dużo. No jak tak sobie jeżdżę, to się okazuje, że jest giga dużo jakichś wielkich budowli. Nie wiem, co to jest. Jakiś kurde fort, giga duży. Nie mam pojęcia. Ale dobra, ja jadę szukać tego TP-ka, bo nie udało mi się. A w ogóle tutaj są gildie różne, nie? Ogólnie to jechałem sobie. I koń umarł. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Totalnie nie mam pojęcia. A tam widzę kolejne konie. Bo może spróbuję je oswoić, tylko gałęzie muszę nazbierać. Dobra. Dobra, mamy drugiego konika. Dosyć szybko poszło, bo teraz jak już w miarę, powiedzmy, wiedziałem co i jak, to na dwa razy się oswoił, także całkiem fajnie. Okej. Stężenie, sytość. Możesz mu powrócić sytość, karmię go paszą albo innym jedzeniem. Mogę go tym karmić? On to zje, czy nie? Chyba nie.
Pytanie, czy ja mam go karmić? Może dlatego mi tamten umarł? Bo go nie karmiłem. Łapka. O, zwykła prosta pasza. Prawdopodobnie tego potrzebuję. O, tutaj. Kwiat polny. To się chyba, kurde, nie wiem. Sierpem zbiera? Nie mam pojęcia. Dobra. Już prawdopodobnie wiem, czemu mi tamten umarł. Dobra, to co? Ja jadę znowu szukać tego TP-ka, kurde, bo dojechałem już tutaj. Dalej tego nie znalazłem, dlatego chyba pojadę tutaj na górę zobaczyć, co tam jest ciekawego. Dobra, znalazłem ogólnie chłopów, których można zwerbować. Problem jest taki, że oni potrzebują prosty skórzany hełm. O, ugotowana szarańcza. Razy 7. Okej, czyli tego mógłbym zwerbować. Bo ten chce prosty skórzany. Większość chce prosty skórzany hełm, czego ja nie jestem w stanie im dać. Dlatego, że ja jeszcze nie mogę tego robić nawet. Okej, czy ja potrzebuję gałąź? Chcę się ognisko zrobić? I wtedy będziemy mogli sobie jednego hopa wziąć. Dobra. Dobra, on chciał chyba 7 tej ugotowanej szarańczy. Tak, 7. Pyk, potwierdź. Mamy. Koks. Dobra, mamy naszego pierwszego hopa. To on będzie za mną biegał, tak? Rozmawiaj. Do ustawienia serwera. Aktywny, neutralny, pasywny. Neutralny. Co my tu jeszcze mamy? Nie atakuj, pyk. Zasięg patrolu, zasięg śledzenia w bitwie, ekwipunek. Okej, czy ja mu też itemy mogę dawać? Na mnie może nosić chyba różne rzeczy. Pytanie, czy ja muszę żarcie dawać? Sytość. Prawdopodobnie tak. Okej, no ale mamy pierwszego naszego chłopa. Podążaj. Podążaj, pyk. Dobra. No będzie chyba co najmniej biegł, tak? Tak. Koks. Dobra. Zobaczymy, jak tam nasz wierzchowiec. Koń chyba jest jednoosobowy. Tak mi się wydaje. Że on nie wejdzie na kunia. Ale sytość. Koń nie jest głodny. Dobra, no to jedziemy dalej. No, a ten chłop będzie biegł za nami. Dobra. Tylko nie wiem, co się stanie, jak ja jemu odjadę za daleko. Czy on mnie zgubi, albo się przeteleportuje? Chyba, że będzie biegł cały czas, nie mam pojęcia. O, tutaj mamy kolejnych. Dobra, zobaczymy, czego oni chcą, żeby ich wziąć do siebie. Rozmawiaj, zwerbuj. Aha. I na razie nie mogę mieć więcej. Prawdopodobnie jakiś tam lever muszę wbić, żeby mieć więcej hopów. Na razie mogę mieć tylko jednego. No okej. Okay. O, znalazłem takiego chłopa. Tutaj mam coś takiego jak ekwipunek międzyserwerowy. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa. To co, ja muszę tutaj... Diamenty wymagane do przechowywania przedmiotów 1. Reportuj się na pole bitwy. Nie bardzo wiem, o co chodzi. Ja mam być szczery, ja i tak nie mam za bardzo jakichś giga super itemów, także... Ja ich nie potrzebuję. O kurde, nie chciałem tego, sorry. Myli mi się, bo w niektórych gierkach jest rozmowa pod F. Okej. No i jak to działa? Ja bym chciał na przykład na PvP jakiś. Ale duży ping jest na tym PvP, straszny. O, tutaj jest mały ping, 37. Opuść. Na pewno chcesz się udać do okręgu jakiegoś tam, po przeniesieniu się do innego okręgu musisz zbudować zajazd konny, aby połączyć oba te dwa miejsca i móc transportować materiały. Zajazd konny. Dobra, ale no, ja i tak chcę grać tylko na PvP serwerze, także... Wojownik w trakcie bitwy? To niby kto? Aha, bo mój chłop został tutaj i ja prawdopodobnie będę musiał po niego jechać. Żeby
Żeby się przetransportować na inny serwer. Zaraz zobaczymy. Tyk. PvP. Opuść. Potwierdź. Tak, dobra. Ja muszę po niego jechać. Także zaraz się widzimy. Ogólnie to oswoiłem drugiego konika dla mojego ziomka. Bo transportowanie go z buta zajmowało giga dużo czasu, także mam tylko nadzieję, że on będzie mógł jeździć na tym koniu. Zaraz zobaczymy. Tutaj mamy oczywiście pod F1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mamy... Właśnie, możemy kontrolować tego ziomeczka naszego. I zaraz się okaże, czy on wsiądzie na tego konia. Mam nadzieję, że tak, bo poświęciłem na to chwilkę. Już coraz lepiej idzie to oswajanie. Wydaje mi się, że tam jakiegoś skilla się leveluje i to oswajanie idzie coraz lepiej. Ja tylko jeszcze do tego konia wsadzę jakieś żarcie, żeby miał. Żeby mu ten kun nie umarł. Dobra, i teraz tak. Mamy ruch. Sprawność, umiejętności, talent osiągnięcie 1500. Okej, dobra, nieważne. Czekajcie, gdzie to było? Wierzchowiec. F4. Wierzchowiec, F1. Dobra, Cox. Co on robi? Dobra, wsiadł. I śledź. Dobra. No i Cox. Mamy chłopa na koniku. I teraz będziemy mogli tam jechać do TPK. Kurde, i wyobraźcie sobie taką całą armię NPC-ów, którzy za wami podążają. Ale to musi być giga fajne. Zobaczymy zresztą, jak to wygląda na serwerze PvP, bo tam jeszcze nie byłem. Dobra, dojechaliśmy do TPK, ale tepniemy się już w następnym odcinku, także to było na razie tyle. Dzięki i do zobaczenia.